Hej, hej dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z zamówieniem z CIA. Mam tutaj tylko trzy rzeczy, zamówiłam na próbę i jeszcze idzie do mnie jeszcze jedna paczka. Także będą dwa odcinki z CIA, także zobaczymy, co my tu mamy. Powiem Wam szczerze, że rozmiary zamówiłam wszystko w rozmiarze XL. Dawno nie mierzyłam w ogóle z CIA, także dzisiaj się przekonamy, co ciekawego mają na stronie internetowej. I pierwszą rzeczą, jaką tutaj wybrałam, to jest taki sweterek w prążek. W sumie prążkowany to on ma tylko tutaj i na zameczek u góry. Taki luźniutki, w takim ciemno taki niebiesko-szarym. Dziewczyny, i pierwszą rzeczą, jaką mam, to jest taki sweterek, taki niebiesko-szary, bym powiedziała, z zameczkiem. I kurczę, no, nie pamiętam cen. On kosztował, wszystkie te swetry kosztowały między 100 a 150 zł. Raczej nie było tańszych rzeczy. Zawsze wydawało mi się, że jest troszkę taniej w CIA, ale widzę, że raczej też z jednej CIA różnie ludzie mówią i ja będę mówić CIA. Jak Wam to przeszkadza, to przepraszam, ale ja zawsze mówiłam na ten sklep tak i myślę, że każdy z Was wie, o który sklep chodzi. Więc mamy taki sweterek i zawsze wydawało mi się, że było troszkę taniej w tym sklepie. Natomiast rzeczywiście te ceny teraz są już raczej takie na wyższym poziomie. Mało co mogłam znaleźć jakichś tańszych rzeczy. I jeszcze odnośnie sklepu internetowego, powiem Wam, że jest bardzo mały wybór, jeśli chodzi o duże rozmiary. Raczej wszystkie są wyprzedane, bo jak sobie filtrowałam sobie po prostu po rozmiarach, zaznaczałam XL i na przykład 2XL, no to tych rzeczy z automatu z 300 robiło mi się na przykład 25, więc naprawdę te rozmiary są wyprzedawane. Nie wiem, czy to kwestia tego, że rzeczywiście, chociaż powiem Wam szczerze, że tak, ja robiłam zamówienie dzień przed Black Friday, zrobiłam zamówienie za 900 zł i po prostu na następny dzień było minus 20%, ale już mówię, dobra, nie będę już tutaj Januszem biznesu, już nie będę zamawiać tych samych rzeczy ze zniżką, żeby zaoszczędzić, no tylko po prostu już trudno, bo później wiecie, z tym odsyłaniem i tak dalej, to też jest troszkę zabawy. Także taki sweterek na początek. Dobra, dziewczyny, przymierzyłam ten sweter i powiem Wam, że według mnie, dla mnie on jest po prostu za poważny. Jakiś taki, no, bezkształtny, nie wiem, w ogóle mi się nie podoba. Tak się prezentuje, niby dłuższy, ale raczej taki oblepiający. No tutaj ma ten zameczek, ale ja raczej jestem na nie. Tak w ogóle wyglądowo myślę, że do mnie nie pasuje. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się podoba, to jest bluza. I ta bluza ma takie wzorki z perełek. No, wygląda to co najmniej przepięknie, powiem Wam szczerze. Bardzo tak zdobnie. Z tyłu jest czyściutka. Tutaj tylko na rękawkach ma takie paseczki. Ale wydaje mi się, że ta bluza naprawdę robi wrażenie. I tutaj cena, pamiętam, ona kosztowała 120 zł. I ja mam ją w rozmiarze XL. No, wydaje mi się być przepiękna. Także mierzymy od razu. Oczywiście czarny, mój ulubiony kolor. No i dziewczyny, powiem Wam tak, że jest mi mega przykro, że namówiłyście mnie na zakupy w CIA, bo mój portfel po prostu zbankrutuje. Powiem Wam szczerze, że ta bluza mega mi się podoba. No teraz ją mierzę do leggingsów jak klasycznie, jak zawsze. Ale i tak wydaje mi się, że robi wrażenie. Ma super długość, no też tutaj pupkę przykrywa, także jest ok. Jedyny mankament, znaczy taki, myślę, że się do tego przyzwyczaję, bo bluzę na pewno zostawiam, ale te perełki są strasznie zimne i nie wiem, czy na przykład ubierać sobie jakąś termobluzkę pod to, ale cały czas się ma wrażenie, jakby, wiecie, czasem jak się myje ręce i wleci nam tutaj po prostu woda, to jest cały czas mokre i ja mam wrażenie, że po prostu gdzieś mi tutaj wszędzie ta woda wleciała, bo te perełki są strasznie takie zimne i ma się uczucie, że po prostu cały czas się ma mokre ręce.
Tutaj akurat na ciele tego nie czuć, ale na rękach dość mocno, więc jak jesteście wrażliwe, no to od razu uprzedzam, że te perełki dość mocno czuć właśnie na rękach, jako taki, jakby Wam po prostu wleciała woda pod rękaw. Ale bluza jest przepiękna i zostaje ze mną. Dziewczyny, i podążając za modą, wzięłam taki czarny pasiak. Bardzo podobny mierzyłam ostatnio z H&M-u. Ten ma taki dość szerszy krój. Bardzo miły materiał. Sprawdzimy sobie, co to jest. Bo powiem Wam szczerze, że aż jestem zafascynowana. 60 bawełna, 40 akryl. I powiem Wam szczerze, że to jest dobry skład ze względu na to, że ja z takim składem mam co najmniej 3 swetry identycznym i te swetry naprawdę po 3 latach wyglądają naprawdę super. W ogóle się nie mechacą, nic się z nimi nie dzieje i ten też w dotyku jest cudowny. No niby akryl, no to nie jest przyjemny materiał, ale nie ma tu takiego, takiej mieszanki wszystkiego, poliestru, akrylu, wełny, elastanu i wszystkiego, tylko większość jednak tego składu to bawełna. Te rękawki też ma takie dość szersze. Myślę, że mega fajnie to wygląda, także zaraz sobie mierzymy. Nie pamiętam ceny, wydaje mi się, że około 130 zł kosztował. Ceny podam Wam na dole, myślę, że zresztą ja nie kupowałam tego z żadną zniżką, więc wszystkie ceny, które na stronie będą, te ceny, po których ja kupowałam. Dlatego też podlinkuję Wam po prostu wszystko na dole, tam będziecie miały ceny. Ja tak jak mówiłam, wszystko mam w rozmiarze XL. I mierzę tego pasiaka i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że o wiele lepiej wygląda niż ten ostatni z H&M-u. Po pierwsze, no długość jak najbardziej ok, i też tył bardzo fajnie wygląda, jeśli chodzi o tył. Zakrywa właśnie to najgrubsze miejsce, jest taki lejący. Te rękawy ma takie szersze. No naprawdę powiem Wam, że jest to jeden z lepszych, jaki ostatnio mierzyłam. I ten skład, i ten materiał jest naprawdę cudowny. Powiem Wam szczerze, no aż muszę sprawdzić, ile kosztował. I po prostu chyba go sobie zostawię. Fajne jest to też, że on ma taki jakby pół golfik tutaj, więc też wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. No dajcie znać, co myślicie. Ja jestem zachwycona i tą bluzą. No ten pierwszy sweterek, myślę, że to taki nie wypał... Znaczy, był ok, jeśli chodzi właśnie jak najbardziej o rozmiar, o krój, natomiast po prostu nie dla mnie. No a te dwie rzeczy już wydaje mi się, że to jest totalnie mój styl po prostu. Także, znaczy, wiecie, on jest też szerszy, mógłby być mniejszy, ale ja też lubię takie szersze rzeczy, po prostu lepiej się w tym czuję. Także dziewczyny, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z drugiej paczki nagram po prostu osobny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona tym sklepem. Zostaje ze mną bluza i zostaje ze mną ten sweterek. Także mega, mega się cieszę i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Powoli zbliżamy się do 500 osób, także jestem mega, mega wdzięczna, że jest Was aż tyle. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do następnego odcinka. Hej!